Człowiek, który stara się być pomocny, uprzejmy i zaangażowany, często oczekuje, że jego wysiłki zostaną docenione. Jednak zdarza się, że mimo licznych prób nie otrzymuje uznania od innych. To doświadczenie może być frustrujące i rodzić pytania, dlaczego tak się dzieje? Co sprawia, że ludzie nie dostrzegają starań, a czasem nawet je ignorują? Przyczyny tego zjawiska są złożone i wynikają zarówno z natury relacji międzyludzkich, jak i z indywidualnych przekonań oraz oczekiwań. Pierwszym powodem, dla którego ludzie mogą nie doceniać czyichś wysiłków, jest brak umiejętności dostrzegania tego, co subtelne. W codziennym życiu większość ludzi skupia się na swoich problemach, zadaniach i emocjach. W natłoku obowiązków oraz bodźców łatwo przegapić czyjąś pracę, wysiłek czy intencje. Często doceniamy coś dopiero wtedy, gdy przestaje być dla nas oczywiste. Na przykład pracownik biurowy, który zawsze jest punktualny i dokładny, może być niedoceniany przez swojego przełożonego, dopóki nie zachoruje i jego brak nie zaburzy płynności pracy. Ludzie mają tendencję do brania pewnych rzeczy za pewnik, szczególnie gdy są one dostarczane konsekwentnie i bez większego rozgłosu. Kolejną przyczyną może być brak komunikacji. Człowiek, który się stara, często zakłada, że inni automatycznie zauważą jego wysiłki i zrozumieją, ile pracy włożył w określone działania. Jednakże nie zawsze tak się dzieje. Czasem to, co dla jednej osoby jest ogromnym wysiłkiem, dla innej wydaje się czymś normalnym i niewymagającym specjalnego uznania. Na przykład ktoś, kto poświęcił wiele godzin na przygotowanie prezentacji, może nie otrzymać pochwały, jeśli jego odbiorcy nie zdają sobie sprawy, jak dużo czasu i energii to wymagało. Brak komunikacji na temat własnych działań może prowadzić do niezrozumienia i niedocenienia. Innym istotnym czynnikiem jest ludzka skłonność do porównywania się z innymi. W społeczeństwie, w którym sukces i osiągnięcia są często mierzone w sposób powierzchowny, ludzie mogą skupiać się na swoich celach i nie poświęcać czasu na zauważenie wysiłków innych. Osoba, która stara się pomóc innym, może być porównywana z kimś, kto osiągnął coś większego lub bardziej spektakularnego w oczach otoczenia. W rezultacie jej starania mogą być uznawane za mniej istotne. Na przykład rodzic, który stara się zapewnić dziecku stabilność i wsparcie emocjonalne, może czuć się niedoceniany, jeśli jego wysiłki zostaną zestawione z sukcesami innego rodzica, który zdobył prestiżową nagrodę lub osiągnął imponujący awans. Nie bez znaczenia jest również sposób, w jaki ludzie postrzegają siebie i swoje zasługi. Osoby, które mają niską samoocenę, często czują się niedoceniane, nawet jeśli ich otoczenie faktycznie dostrzega i szanuje ich wysiłki. Wynika to z tendencji do skupiania się na negatywnych aspektach własnych doświadczeń oraz ignorowania pozytywnych sygnałów z zewnątrz. Na przykład ktoś może usłyszeć komplement, ale jednocześnie zinterpretować go jako uprzejmość, a nie szczere uznanie. W takich przypadkach poczucie bycia niedocenianym wynika z wewnętrznego konfliktu, a nie z rzeczywistego braku uznania. Kiedy człowiek czuje, że jego starania są ignorowane, warto również zastanowić się nad motywacją stojącą za jego działaniami. Czy starania te są podejmowane z potrzeby serca, czy z oczekiwania uznania? Wiele osób działa, licząc na aprobatę, pochwałę lub wdzięczność innych. Kiedy te oczekiwania nie zostają spełnione, pojawia się rozczarowanie. Jednakże uznanie, które jest wyrażane naturalnie i spontanicznie, często wynika z głębokiego zrozumienia i szacunku, a nie z potrzeby spełniania oczekiwań. Dlatego warto zadać sobie pytanie, czy robię to dla siebie, czy dla uznania? Działania podejmowane z czystych intencji, bez oczekiwania nagrody, mogą być bardziej satysfakcjonujące. Ludzie mogą również unikać okazywania uznania z powodu zazdrości lub poczucia zagrożenia. Kiedy ktoś wyróżnia się w grupie dzięki swojemu zaangażowaniu lub umiejętnościom, inni mogą postrzegać go jako konkurencję. W takich sytuacjach docenianie kogoś może być postrzegane jako osłabienie własnej pozycji. Na przykład w miejscu pracy osoba, która jest wyjątkowo efektywna i pomysłowa, może nie otrzymywać pochwał od współpracowników, którzy czują się zagrożeni jej sukcesami. Zazdrość i rywalizacja mogą prowadzić do celowego pomijania czyichś zasług. Nie można też zapomnieć o kulturowych i społecznych uwarunkowaniach. W niektórych społeczeństwach wyrażanie uznania jest mniej powszechne lub wręcz uznawane za niepotrzebne. Na przykład w kulturach, gdzie skromność jest ceniona, publiczne chwalenie czyjegoś wysiłku może być postrzegane jako przesadne lub nieodpowiednie. Z kolei w kulturach, gdzie dominuje indywidualizm, ludzie mogą być bardziej skupieni na własnych osiągnięciach niż na zauważaniu i docenianiu pracy innych. Ostatecznie kluczowym aspektem jest akceptacja faktu, że docenienie przez innych nie zawsze jest miarą wartości człowieka.
Warto zastanowić się, co dla nas samych oznacza bycie docenionym i jak możemy odnaleźć satysfakcję w swoich działaniach, niezależnie od reakcji otoczenia. Skupienie się na wewnętrznej satysfakcji i poczuciu spełnienia może pomóc zmniejszyć frustrację wynikającą z braku uznania. Czasem warto też otwarcie komunikować swoje potrzeby i oczekiwania wobec innych, ponieważ ludzie mogą nie być świadomi, że ktoś oczekuje ich uznania. Podsumowując, brak docenienia przez innych, mimo licznych starań, jest doświadczeniem, które dotyka wielu osób. Przyczyny tego zjawiska są złożone i związane zarówno z ludzką naturą, jak i specyfiką relacji międzyludzkich. Ważne jest, aby zrozumieć, że brak uznania nie oznacza braku wartości. Szukanie uznania wewnętrznego i świadomość własnych intencji mogą pomóc w odnalezieniu równowagi i satysfakcji, niezależnie od tego, czy nasze wysiłki zostaną zauważone przez innych.